z racji tematyki międzynarodowej. Moim gościem oczywiście jest dzisiaj ponownie mecenas Katarzyna Siłkowska, który w dziale kieruje działem, no właśnie, nomen omen, o nazwie International and Outsourcing, czyli ta część international dzisiaj będzie nas bardzo interesowała. A Kasia jest twórcą też takiego, można powiedzieć, elementu swojego działu, który nazywamy Swiss Desk, czyli obszaru doradczego, który jest poświęcony właśnie tematyce Szwajcarii. No i oczywiście biorąc pod uwagę to, że nasza kancelaria zajmuje się wszelkimi prawnymi, podatkowymi, ubezpieczeniowymi, imigracyjnymi aspektami zatrudnienia w Polsce i w Europie, no to oczywiście tutaj głównie nas interesują kwestie dotyczące, no właśnie, delegowania, zatrudniania i ewentualnie podróży służbowych z Polski do Szwajcarii. Będziemy mówili o obywatelach polskich i będziemy mówili o obywatelach Unii Europejskiej, ale myślę, że Państwo będziecie najbardziej zainteresowani obywatelami państw trzecich, czy oni z Polski mogą z Państwa firm no, udać się w celach, nazwijmy to, biznesowych, pracowniczych właśnie do Szwajcarii. Kasiu, to ja myślę tak, startujemy sobie z merytoryką, bo rynek szwajcarski, no, musimy wiedzieć, że jest bardzo szczególnym rynkiem. Tak? No, nie tylko jest szczególny, bo no, wszyscy podejrzewają, zresztą słusznie, że jest to bardzo dochodowy rynek dla firm, które tam przychodzą wykonywać różne swoje usługi, które delegują do, nazwijmy to, delegują do Szwajcarii, które w różnych obszarach jakby gospodarki szwajcarskiej się pojawiają. Rzeczywiście tam po prostu można dużo zarobić, ale niestety jakby cena tutaj jest dosyć wysoka, jeżeli chodzi o przygotowanie się do takich projektów, dlatego że wymogi prawne czy w ogóle proceduralne szwajcarskie są skomplikowane. Pamiętajcie Państwo oczywiście, że Szwajcaria jest federacją, więc mamy prawo i federacji federalne, mamy prawo kantonalne, tak, bo się dzieli na kantony i oczywiście też mamy pewne regulacje nawet gmin, tak, czyli że możemy w danej gminie albo w dwóch gminach działać i tu już możemy mieć różnego rodzaju komplikacje. My jako Kancelaria oczywiście Polska działamy w kooperacji z naszymi przyjaciółmi z Kancelarii Genewskiej. Kasia właśnie tutaj zajmuje się też koordynacją tej współpracy, więc oczywiście tutaj możemy Państwa wspierać praktycznie w każdym aspekcie prawnym i imigracyjnym, a także i oczywiście gospodarczym, handlowym, więc tutaj jakby najmniejszego problemu w tym nie mamy, a także oczywiście jesteśmy Państwa w stanie wspierać w kwestiach już poprzez naszego partnera też rozliczeniowych i księgowych. No dobrze, Kasiu, ja bym się chciał od Ciebie dowiedzieć, pewnie wszyscy też tutaj nasi uczestnicy są zainteresowani, jak w ogóle działa to prawo w Szwajcarii w zakresie problematyki zatrudniania cudzoziemców, tak? I tu mamy trzy grupy. Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy, państwa trzecie i może skupmy się specjalnie też jeszcze na Polsce, na Polakach. To jest bardzo duży, powiedziałabym, temat i grupa elementów, o które muszą Państwo zadbać, jest całkiem spora. Natomiast to, co chciałabym, żeby Państwo wiedzieli na wstępie i o czym zawsze należy pamiętać, jeśli chodzi o właśnie ten rynek, to jest zupełnie inna struktura, zupełnie inny system, jeśli chodzi o samo państwo, jak ono funkcjonuje, niż to, co znamy w ogóle w Europie. Nie mamy tutaj na naszym kontynencie żadnego państwa, które funkcjonowałoby w podobny sposób jak Szwajcaria. I mam tu na myśli tę okoliczność, że mają Państwo raz właśnie prawo federalne, tak naprawdę całe prawo prywatne, czyli kwestia na przykład relacji typu umowa o pracę, czy relacji z Państwa kontrahentami biznesowymi, jak na przykład umowa współpracy ma wyglądać, to mają Państwo na globalnym poziomie krajowym, więc w miarę łatwo uregulowane. Natomiast później zaczynają się schody, czyli prawo kantonalne, a tych kantonów, proszę Państwa, jest aż 26. Teren Szwajcarii jest kilkukrotnie mniejszy niż Polski, więc to rozczłonkowanie jest naprawdę bardzo, bardzo duże.
I przekłada się to też absolutnie bardzo konkretnie na warunki, na których mogą Państwo zatrudniać tam pracowników, czy najpierw ich delegować. To jest taki element, do którego tutaj bardzo Państwa zachęcamy do tego, żeby właśnie od delegowania zacząć. Natomiast to, o czym też należy pamiętać, to jest, powiedziałabym, taka pewnego rodzaju logika i jakiś porządek w tym, co Szwajcarzy oferują. To znaczy oni wymagają od Państwa bardzo konkretnych rzeczy, wymagają więcej niż w ramach normalnego, takiego klasycznego delegowania po Europie, które zapewne jest Państwu dobrze znane. Natomiast w tym kraju mają Państwo ten, powiedziałabym, przywilej, że jeśli stosują się Państwo do tych reguł, które Szwajcarzy narzucają, to są one na tyle klarowne i stabilne, że mogą Państwo odsapnąć i po prostu ten biznes tam prowadzić. To, co obserwujemy w innych krajach, chociażby teraz w Niemczech, to jest taka notoryczna zmienność przy tych samych przepisów podejścia, chociażby właśnie do kwestii delegowań cudzoziemców. Bardzo niestety to się później finalnie źle odbija na Państwa firmach. Pracownicy są deportowani w trybie praktycznie natychmiastowym, z jakimś terminem trzydniowym i mając do realizacji kontrakt, okazuje się, że zostają Państwo bez pracowników. Więc takie rzeczy w Niemczech się potrafią dziać. A tak jak mówię, zupełnie niezależnie od w ogóle przepisów, które istnieją. Natomiast w Szwajcarii mamy tutaj dużo większą stabilność. Jeśli mielibyśmy Szwajcarię do czegokolwiek porównywać, to najbliżej będzie Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o właśnie strukturę państwa. Natomiast to wyzwanie w postaci dużej ilości kantonów i dużej ilości prawa, które państwo muszą ogarnąć w ramach delegowania, będzie skutkowało tym, że delegując do różnych części Szwajcarii będą Państwo musieli po prostu wziąć pod uwagę inne przepisy i one są naprawdę w tym zakresie administracyjnym, one się naprawdę bardzo mocno od siebie różnią, chociażby limity czasu pracy czy tak prozaiczne rzeczy jak kwestia tego, w jakich godzinach otwarte są sklepy, to są też rzeczy, które na przestrzeni Szwajcarii wyglądają zupełnie inaczej, zależnie od tego, w którym kantonie się znajdziemy. No właśnie. Proszę Państwa, idziemy sobie dalej w głąb tej tematyki, ale tu ja myślę, że już jest moment, żeby Państwa uspokoić, że to nie jest tylko takie jedno spotkanie z Państwem krótkie, tak jak dzisiaj, no bo to jest takie zajawienie, można powiedzieć, bardziej problemu, tak, że ta Szwajcaria jest i okazją, ale też i właśnie takim problemem proceduralnym. To przygotowaliśmy dla Państwa, tutaj wrzucam od razu na czat, możecie Państwo zobaczyć, nowe szkolenie właśnie autorstwa tutaj Katarzyny, ale także właśnie tej naszej strony, że tak powiem, szwajcarskiej, tego naszego partnera, Kancelarię Szwajcarską. O tyle jest to, myślę, że fajne szkolenie, że nie tylko tam się Państwo dowiecie już na takim pełnoskalowym właśnie spotkaniu edukacyjnym, online'owym, wszelkich detali będziecie mogli też zadać wszelkie pytania, jakie macie potrzebę dotyczące właśnie działania na rynku szwajcarskim z waszymi pracownikami, ale przede wszystkim, bo to dla wielu osób ma jednak znaczenie, będzie to spotkanie w języku polskim, bo nasz partner tutaj w Szwajcarii dysponuje bardzo doświadczonym pracownikiem, który jest polskojęzyczny, tak? Więc ja myślę, że to właśnie taki dwugłos i Katarzyny, i właśnie tutaj przedstawiciele tej kancelarii naszej partnerskiej z Genewy w języku polskim, myślę, że bardzo warto tutaj, żebyście Państwo z tego skorzystali. Tam też wrzuciłem Państwu kod promocyjny, więc troszeczkę myślę, że taniej też możecie tutaj dzięki temu, że jesteście z nami na live'ie z tego szkolenia skorzystać i naprawdę to jest premierowe szkolenie, proszę Państwa, pierwszy raz tą wiedzę, ten cały zespół, że tak powiem, naszych doświadczeń wspólnych będziemy prezentować, więc myślę, że bardzo warto na to swój czas poświęcić. Kasiu, kontynuując, ja bym Cię chciał jeszcze dopytać, bo tutaj też jest wiele takich wątpliwości, często przedsiębiorcy pytają, no Szwajcaria przecież nie jest w Unii Europejskiej, czy więc możemy mówić o czymś takim jak delegowanie na przykład z Polski pracowników do Szwajcarii na zasadach unijnych, tak jak ktoś zna, powiedzmy, delegowanie do Niemiec z Polski. Czy to się tak odbywa, czy tutaj mamy jakąś inną grupę przepisów w tym zakresie?
Taka odpowiedź najprostsza na to pytanie będzie i tak, i nie. Tak bym to ujęła. Przede wszystkim to, co pewnie w większości z nas się kojarzy ze Szwajcarią, to jest ta ich mityczna już neutralność. Ona się przejawia chociażby w tym, że bardzo gorąco społeczeństwo szwajcarskie protestuje przeciwko jakimkolwiek rozmowom o tym, żeby się w Unii Europejskiej kiedykolwiek znaleźć, więc ten temat jest, powiedziałabym, zamknięty. Natomiast Szwajcaria jest w strefie Schengen, ale jest poza EOG, więc tak naprawdę jest to bardzo rzeczywiście kraj, który nam nie pasuje do żadnej takiej międzynarodowej układanki. Natomiast jeśli chodzi o kwestię samego delegowania, to muszą Państwo pamiętać, że przez to, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej, będąc w Szwajcarii, nie obowiązuje ta kluczowa zasada, dzięki której mogą Państwo delegować pracowników, czyli zasada swobody świadczenia usług. Czegoś takiego w Szwajcarii, tak jak my to znamy w Europie, nie ma, czyli to, że na przykład jako firma polska mogą sobie Państwo swobodnie realizować kontrakty gdziekolwiek macie ochotę w Unii Europejskiej, mogą Państwo bez żadnej konieczności formalizowania swojej działalności typu zakładania oddziału czy wręcz spółki, na przykład we Francji czy Niemczech czy gdziekolwiek indziej, mogą Państwo tam po prostu sobie działać. No więc w Szwajcarii to nie działa, natomiast Szwajcaria na całe szczęście ma bardzo dużo takich umów pozawieranych ze wspólnotą, z Unią Europejską, z krajami Unii Europejskiej i między innymi ma coś, co dobrze z kolei znamy, czyli ustawę o delegowaniu. Coś takiego w Szwajcarii istnieje, to jest ustawa ogólnokrajowa. Oczywiście wchodząc w szczegóły, tutaj zaczynamy się rozbijać o te kantony, o których Państwu już tutaj wspominaliśmy. Niemniej jednak mają prawo Państwo do tej takiej ograniczonej, powiedziałabym, swobody świadczenia usług i ona tutaj nam polega na tym, że przez 90 dni w roku kalendarzowym mogą Państwo no, dość swobodnie delegować swoich pracowników. Bardzo mocno podkreślam tutaj to delegowanie, dlatego że tak naprawdę każdy przyjazd pracownika do Szwajcarii będzie traktowany jako właśnie delegowanie przez Szwajcarów, a zatem nie podróż służbowa. Także tego modelu proszę tutaj w ogóle nie stosować, chyba że mamy naprawdę udział w jakiejś konferencji, szkolenie pracownika, to wtedy możemy gdzieś tam się o ten model jeszcze pokusić. Natomiast jeżeli mamy realizować jakikolwiek kontrakt z partnerem w Szwajcarii, to absolutnie zostaje nam zastosowanie tejże właśnie szwajcarskiej ustawy o delegowaniu. 90 dni, proszę Państwa, w roku, może to nie jest dużo, ale znają Państwo bardzo dobrze tę liczbę. Dobrze Państwo wiedzą, o co chodzi, dlatego że 90 dni to jest ten okres, na jaki na przykład mogą Państwo się poruszać i delegować swoich pracowników cudzoziemców do innych krajów unijnych. Powyżej tego okresu muszą Państwo zadbać o prawo pobytu takiego cudzoziemca w innym kraju. Więc w Szwajcarii jest podobnie, tutaj co prawda mamy tą przestrzeń roku kalendarzowego, a nie 180 dni jak w ramach prawa pobytu cudzoziemców w ramach strefy Schengen. No ale niemniej jednak ten okres Państwo mają, więc swobodnie w tym czasie można sobie ten kierunek otworzyć i usługi jak najbardziej mogą Państwo na miejscu realizować. Ważne jest też, żeby Państwo tutaj dbali o ten aspekt nie wpadnięcia przypadkiem w ryzyko uznania, że jest to działalność Agencji Pracy Tymczasowej, bo to jest też model, który w ogóle za granicą Państwu się nie przyda, jeśli chodzi o cudzoziemców, a w Szwajcarii nie przyda Państwu się w ogóle. Także usługi jak najbardziej w tych limitach czasowych, które mamy, natomiast to nie jest tak, że po 90 dniach muszą Państwo do Polski wracać i nic Wam nie zostaje, absolutnie nie. Mogą Państwo tutaj się ubiegać o zezwolenia na pracę dla swoich pracowników, które wtedy są im potrzebne. No i tutaj zaczyna się ciekawy temat, jeśli chodzi o właśnie tak naprawdę skąd ci pracownicy pochodzą. Natomiast zanim do tego przejdę, to jeszcze tylko dwa słowa na temat tych 90 dni. To jest bardzo taki specyficzny okres i on jest liczony, proszę Państwa, i w perspektywie spółki, podmiotu, który deleguje pracowników, i w perspektywie danego pracownika. Więc jeżeli Państwo mają jakiś kontrakt na Szwajcarię, to najlepiej jest pojechać z taką grupą pracowników, którą spodziewamy się, że dokładnie w tym samym składzie osobowym wrócimy, dlatego że wszystkie zmiany na pracownika, których pierwotnie zgłosiliśmy do wyjazdu, do delegowania, one będą Państwu ten limit zjadały, że tak powiem, gdyby się po drodze coś tam pozmieniało i ktoś inny miałby przyjechać. Więc jest to taki bardzo specyficzny
aspekt, jeśli chodzi o okres świadczenia usług. Natomiast proszę pamiętać, że po 90 dniach jak najbardziej mogą Państwo na rynku szwajcarskim nadal istnieć. No właśnie, ja tutaj też się podzielę takim swoim doświadczeniem, jeżeli chodzi o Szwajcarię. Kiedyś mieliśmy takiego klienta, no bardzo duża korporacja międzynarodowa, która wysyłała inżynierów do Szwajcarii właśnie podróżą służbową, czyli mówimy o naszych polskich przepisach, podróż służbowa zagraniczna, to byli obywatele zresztą Polski, nie mówimy o jakichś sytuacjach obywateli państw trzecich. Wydawało się, że sprawa jest oczywista, jechali się szkolić do jakiegoś tam oddziału tej swojej międzynarodowej korporacji, ale problem polegał na tym, że po pierwsze to szkolenie składało się z dwóch elementów, czyli z elementu takiego teoretycznego w jednej lokalizacji, czyli można powiedzieć w jednym budynku, a druga część z takiego, można powiedzieć, tej części praktycznej, czyli wykonywania pewnych czynności, już, tak? Bardzo, bardzo zresztą specjalistycznych. I cały problem polegał na tym, że te czynności były wykonywane zupełnie niedaleko tego pierwszego budynku, ale to już był inny kanton, proszę Państwa. I tu się zrobił bardzo duży problem, bo też polityka kantonalna, ją też musimy brać pod uwagę. Dla tych ludzi to był zaledwie kawałeczek, to była część szkolenia, ale już dla służb szwajcarskich tu było podejrzenie, że te osoby wykonywały pracę. Czyli tu się pojawił właśnie ten problem, o którym Kasia wspominała, że podróż służbowa nie służy do Szwajcarii w celu wykonywania pracy, tak? Czyli takie różne modele mamy z Niemcami, takie pomysły, zresztą też niezbyt mądre, ale tam to zupełnie w Szwajcarii nie przejdzie. I tutaj był bardzo duży problem, żeby wyjaśnić właśnie, że to nie była praca, tylko to była część praktyczna szkolenia, czyli to były działania w celu edukacyjnym, no a traf chciał, że lokalizacja, w której wykonywano jakby tą część tego specjalistycznego szkolenia, tą warsztatową nazwijmy, praktyczną, znajdowała się już też w innym obszarze jakby administracyjnym Szwajcarii, więc jest to kraj bardzo mały, ale o bardzo wymagającej biurokracji i naprawdę nie tylko powinniśmy wiedzieć o tym, że tam są duże możliwości, w sensie też realizacji bardzo lukratywnych kontraktów, ale też, że można naprawdę wpaść w kłopoty i być, tak jak w tym przykładzie, bardzo dużą korporacją, bo wszyscy wiedzieli, co to jest za firma, tu nie było żadnych podejrzeń, ale i tak urzędnicy się szwajcarscy czepiali. A Kasiu, ja bym jeszcze cię dopytał o właśnie tych obywateli państw trzecich. Czy tu w ogóle jest jakaś szansa, no bo bardzo często z Polski delegowani są, też zalegalizowani w Polsce, cudzoziemcy, tak? Czyli mówię o tym delegowaniu wewnątrzwspólnotowym. To jak jest w ogóle z tą Szwajcarią? Czy mamy w ogóle szansę na tych obywateli państw trzecich z Polski do Szwajcarii, czy w ogóle tylko Polacy? Może nawet nie tyle Polacy, co obywatele Unii Europejskiej, bo tutaj tak. Będziemy do tego podchodzili dokładnie tak samo. Zresztą to, co obserwujemy wśród naszych klientów, coraz więcej firm polskich deleguje pracowników z innych krajów unijnych, typu na przykład Węgry, i z powodzeniem właśnie realizuje kontrakty rękami tychże obywateli innych, czy Litwa na przykład, tychże państw w krajach unijnych. Natomiast jeśli chodzi o Szwajcarię, to tutaj zapewniam Państwa, że ten okres 90 dni, o którym mówiłam, że jest taki, to jest ta wyznaczona przez Szwajcarów swoboda świadczenia usług na terenie tego kraju. Tu mogą Państwo działać zarówno z pracownikami, którzy są Polakami czy obywatelami unijnymi, jak i obywatelami państw trzecich. Natomiast tak naprawdę po tych 90 dniach nam się temat, jeśli chodzi o cudzoziemców, zamyka. To znaczy przy obywatelach Unii, czy między innymi też Polakach, tu wystarczy, że Państwo składają wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę w Szwajcarii i to jest procedura, która jest w zasadzie formalnością. To jest pewne, że Państwo to pozwolenie dostaną, więc jak najbardziej można kontrakt realizować dalej. Natomiast przy cudzoziemcach, no tutaj już mamy dużo większe problemy, dlatego że takie zezwolenie z kolei jest bardzo ciężkie do uzyskania. I szczerze mówiąc, tak jak pokazuje nasza praktyka, osoby, które nie mają jakichś wysokich, a może nawet nie tyle wysokich, co wyjątkowych kwalifikacji, to Państwu się po prostu to nie uda, czy jest duże ryzyko, że to się Państwu nie uda. Proszę pamiętać, że mamy limity, jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców w Szwajcarii, na kanton,
Także w tym trzeba się, że tak powiem, zmieścić i taką skomplikowaną procedurę przejść, wykazując, że szukali Państwo Szwajcarów, szukali Państwo obywateli Unii i się oni nie znaleźli. Jeśli chodzi o te kwalifikacje, to mogę Państwu powiedzieć, że na przykład udało się tutaj współpracującej z nami kancelarii przejść taki proces pozytywnie, jeśli chodzi o obywateli jednego z krajów afrykańskich. I byli to co prawda pracownicy fizyczni, ale oni się specjalizowali w zakresie przetwórstwa ropy i czegoś takiego tutaj rzeczywiście nie znaleźliśmy na terenie Unii Europejskiej osób, które by się na tym znały. A one tak, więc tutaj akurat te zezwolenia udało się uzyskać. Natomiast muszą to być bardzo, bardzo specjalne umiejętności, wiedza tych osób, żeby realnie móc myśleć o tym, że takie zezwolenie się otrzyma. Natomiast tak jak mówię, to nie jest dla Państwa żadna nowość, że tak powiem, i nic specjalnego, dlatego że to samo ćwiczymy zawsze przy cudzoziemcach delegowanych w Unii Europejskiej, więc te 90 dni nie są niczym nowym. Ta przestrzeń czasowa, którą mają Państwo na swobodną realizację kontraktów takimi pracownikami, jest tutaj dokładnie taka sama. Proszę Państwa, ja tu jeszcze sobie pozwolę Państwu wrzucić też informację na czacie jeszcze o jednym naszym projekcie edukacyjnym, bo tutaj mówimy dzisiaj o Szwajcarii, ale tak naprawdę chciałbym, żebyście Państwo też spojrzeli właśnie szerzej na delegowanie i wewnątrzwspólnotowe i pozawspólnotowe właśnie w cudzysłowie do Szwajcarii pod kątem już nie prawnym, tak, bo Katarzyna zajmuje się kwestiami jakby prawnymi, ale oczywiście też są bardzo ważne kwestie rozliczeniowe, tak, czyli płacowe i księgowe. I tutaj też bardzo mocno wspieramy się świetną, moim zdaniem, specjalistką Martą Ziębą-Szklarską, która też przygotowała tutaj dla nas, to już jest druga edycja takiego szkolenia właśnie dla osób zajmujących się kwestiami budżetowania tych projektów właśnie zagranicznych, księgowania, kwestiami płac. Świetna specjalistka i już tak przekrojowo po krajach unijnych i właśnie także i Szwajcaria, to Państwo właśnie od strony takiej rozliczeniowej to szkolenie, które właśnie teraz wrzuciłem też na czat, też do niego bardzo, bardzo zachęcam. Kasiu, już tak na koniec, ja bym Cię chciał jeszcze dopytać o jedną kwestię, bo też mamy takich klientów, którzy mówią o swoim jakby długofalowym takim wejściu na rynek szwajcarski i tworzeniu po prostu firmy w Szwajcarii, tak? Czyli założeniu spółki i staniu się pracodawcą, tak? Czyli pracodawcą na prawie szwajcarskim. W jakim zakresie tutaj możemy wraz z naszym partnerem udzielać wsparcia naszym tutaj klientom? Absolutnie powiedziałabym pełnym spektrum tego, co Państwu jest tutaj do takiego kroku potrzebne. Ponowię tylko jednak tutaj tę wiedzę na temat tych nieszczęsnych 90 dni. Nawet zakładając spółkę w Szwajcarii i prowadząc tam działalność, muszą Państwo pamiętać, że te zezwolenia na pracę dla chociażby dla Polaków będą Państwu potrzebne powyżej tychże 90 dni. Więc to tutaj nam się nie zmienia, ale tak jak mówię, jest to formalność, natomiast formalność, o którą absolutnie trzeba zadbać. Więc w samych procesach legalizacyjnych jak najbardziej Państwa jesteśmy w stanie wesprzeć w zakładaniu spółki jako takiej, rejestrowaniu działalności na miejscu. Przy czym tu wracamy do tego tematu związanego z kantonami, także te aspekty tutaj też bierzemy jak najbardziej pod uwagę. To, co jest dla Państwa bardzo istotne, to jest kwestia tego, jakich przepisów w ogóle przestrzegamy. Delegując pracowników, wiedzą Państwo, że mamy unijnymi przepisami ustalone, jakie przepisy Państwo stosują w kraju oddelegowania. I im bardziej Państwo się poruszają w kierunku zachodnim, powiedziałabym, te normy są trudniejsze takie i bardziej ograniczające Państwa biznes niż w przepisach prawa polskiego. Tak samo stosują Państwo w określonym obszarze, chociażby jeśli chodzi o płace czy czas pracy, urlopy, prawo szwajcarskie. Natomiast tutaj mamy też bardzo dużo, szczególnie w tej romańskiej części Szwajcarii, układów zbiorowych, więc Państwa tutaj wspieramy też w ustalaniu, który układ zbiorowy jest właściwy i gdzie te warunki prawa pracy będą zakotwiczone. Także to jest taki istotny krok i cały proces administracyjny, w razie czego też oczywiście kwestie procesowe, których Państwu
w żaden sposób nie życzymy, ale ewentualnie wsparcie od strony takiej właśnie procesowej też tutaj jesteśmy w stanie Państwu zapewnić. I oczywiście dodajmy już nawet może zanim będzie część procesowa, to kontrole to jest bardzo ważna sprawa, tak? Jak wchodzimy na ten rynek, czy jako podmiot delegujący, czy jako podmiot no już rejestrujący się, tak? Czyli jako spółka na prawie w którymś kantonie szwajcarskim, to oczywiście no, podlegamy kontrolom. No, biorąc pod uwagę, że zakładamy tutaj wtedy zatrudnianie cudzoziemców, to przede wszystkim są to kontrole imigracyjne, są kontrole no, coś w rodzaju naszej inspekcji pracy. Są to kontrole także oczywiście w sytuacji tutaj księgowej, czyli kiedy nasza spółka jest rezydentem szwajcarskim, no oczywiście mamy także kontrole podatkowe. Podatki zresztą jest to odrębny wątek, ale tu też mamy jeszcze innego partnera, też specjalną firmę właśnie, która specjalizuje się w kwestiach i podatkowych, szwajcarskich i kwestiach właśnie księgowych. Więc tutaj tak naprawdę no, jesteśmy w stanie Państwa wyposażyć w odpowiednie wsparcie, żeby też no właśnie ten biznes prowadzić już tak długofalowo przez założenie spółki i zatrudnianie może i Szwajcarów zresztą, tak? Ale także i cudzoziemców już na rynku szwajcarskim. Tak? Bo tu musimy rozróżnić właśnie te trzy opcje, tak? Czyli podróże służbowe, czyli w ogóle to nie jest opcja na prowadzenie biznesu, delegowanie, o którym szeroko już Katarzyna mówiła, no i wreszcie to, że stajemy się po prostu podmiotem szwajcarskim i po prostu będziemy tam zatrudniać i działać na warunkach prawa miejscowego. Więc w tych trzech aspektach jesteśmy Państwa w stanie wspierać. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szerzej tą tematyką, no to bardzo jeszcze raz zachęcam do udziału w szkoleniu tutaj autorstwa właśnie Katarzyny Ziółkowskiej i ewentualnie, jeżeli szerzej Państwo chcecie w aspekcie takim właśnie księgowym, płacowym, rozliczeniowym, w ogóle całą Unię Europejską sobie obejrzeć pod kątem delegowania, no to zachęcam z kolei do udziału w spotkaniu tym szkoleniowym z Martą Ziębą Szklarską. Proszę Państwa, no dzisiaj ten czas naszego krótkiego webinaru dobiega końca. Dziękuję, że Państwo byliście z nami, bądź wysłuchacie to później, już wysłuchacie nagranie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, czy w kwestiach konsultacyjnych, czy szkoleniowych. Zapraszam do kontaktu. Kasiu, dziękuję bardzo za udzielenie tutaj bardzo ciekawych i cennych rad i uwag. Dziękuję, dziękuję również za Państwa uwagę i oczywiście zapraszam do kontaktu, tak żeby to, co jesteśmy tutaj, możemy Państwu zapewnić, to jest naprawdę bezpieczeństwo i poznanie właśnie tych zasad gry, które tak jak mówię, ich przyjęcie i zastosowanie daje Państwu pewność, że nic nam się po drodze tutaj nie wykolei, także myślę, że naprawdę warto myśleć o tym kierunku i tam się rozwijać, tylko właśnie dobrze poznać to, co muszą Państwo po kolei zrobić, tak żeby być bezpiecznym. Tak jest. Dziękujemy jeszcze raz, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.